Siema, witajcie. Mamy dzisiaj A3, już poliftówkę. Zobaczcie sobie taką w 1.9, nie dwulitrowym silniku, tylko w 1.9. Problem mamy najprawdopodobniej, bynajmniej według mnie, ze skrzynią biegów, ponieważ szumi podczas biegu jałowego, czyli bez naciśniętego sprzęgła, szumi, po prostu szura. Podczas naciśnięcia sprzęgła raptownie wszystko cichnie, więc nie ma żadnego bicia na pedale, więc strzelam, że to raczej skrzynia biegów. Bierzemy się zaraz za wyciąganie. Co prawda to jest pięciobiegowa skrzynia. Mówiąc uczciwie, chyba raz w życiu trafiłem, że tą skrzynię wymieniałem tylko dlatego, że klient jeździł bez oleju. Był wyciek na półosi i jeździł chłopina bez oleju. Także nie trafiłem jeszcze, mówiąc uczciwie, żeby w tym silniku trafić uszkodzoną skrzynię. Sześciobiegowe tak, jak najbardziej, ale w tym silniku, uczciwie mówiąc, ja nie trafiłem. Natomiast co się stanie, to zobaczymy zaraz. No, ściągamy skrzynię, ewentualnie będziemy dawali do naprawy lub wymiana skrzyni będzie, prawda? Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, co klient zdecyduje. Tak czy inaczej, skrzynię trzeba stąd wypitraszyć. Tak też więc za to się teraz właśnie biorę. Będę pokazywał mniej więcej krok po kroku, jak to wyglądało podczas naprawy. Podczas ściągnięcia właśnie, może nie naprawy, a ściągnięcia tej skrzyni. Zobaczymy, co się stanie, zobaczymy, jak wygląda sprzęgło i dwumas. Zobaczymy, może gdzieś faktycznie nie ma skrzyni, w oleju w skrzyni i tutaj jest ten problem, co ja kiedyś przerabiałem też. Ale to wszystko się okaże podczas roboty, także rozbieram zaraz górę. Akumulator, podstawę całą. Rozkręcamy tu parę śrub, rozrusznik i jedną śrubę do rozrusznika. No i później bierzemy się za zawieszenie, wyciągamy półośki, wyciągamy skrzynię. Zobaczymy, jak to pójdzie, czy będzie wszystko ok i jaka będzie finalna diagnoza, co będziemy z tym robili. Także biorę się za robotę, a w trakcie będę coś tam dogrywał. Dobra, słuchajcie, górę mamy rozebraną już. Biorę się za dół, no ale tutaj była jazda z jednej i z drugiej strony. Nie można, nie szło tego odkręcić, żaden Milwaukee sobie nie poradził, ale poradziła sobie moja piękna rurka do wspomagania i mój przerobiony już kiedyś klucz. Słuchajcie, nie ma większej siły jak to. Porządna rura i musi pójść. Nie ma siły, żeby nie poszło. Także gdybyście kiedyś mieli, o to już łącznik chyba mówi papa powoli. Dobra, w każdym bądź razie tak. Jedziemy z koksem, ściągam obudowę od dołu. I co? Jak będziemy mieli już obudowę ściągniętą, odkręcamy półośki, sworznie. Lecimy dalej z tematem, zaraz wam pokażę, czyli co teraz. Odkręcamy sobie przegub. Jeżeli wam pójdzie lekko, no to fajnie. Sworzeń, zbijamy go, hop. Jedna, druga strona to samo. Półoś od strony krótszej, półoś od strony dłuższej. Odkręcamy tą łapę centralną tutaj. Łapę, może gumę, nie gumę, tylko Boże, i uciekło mi słowo. Poduszkę centralną silnika, tą od spodu, środkową. No i właściwie tutaj z tej strony to tyle. Trochę śrubek dookoła skrzyni, tam już jak widzicie wszystko jest podkręcane, biegi wiszą sobie na gumce, podwieszone linki i działamy z tematem. Biorę się za robotę. O, tutaj będę miał co odkręcać, zobaczcie. Blacha, wkręt i każdy różny jeszcze na dodatek. Cholera. Dookoła, patrzcie, hop. O kurczę, to trzeba przynieść wkrętarkę. Ręcznie tego nie damy rady, do pół dnia by zeszło. Ani jednej oryginalnej śruby nie ma. Ale fajnie. A tu? A nie, tutaj coś jest. Coś tu było takie na Torxa. I tu też. No dobra, no to chociaż jedna. Fajnie, dobra, idę po wkrętarkę, dobrego bita i odkręcam to. Będę dogrywał dalej. Zobaczcie, ile tego było. I to jeszcze nie koniec, jeszcze zostały mi trzy. Ale to już na bita. Tu i tu mam jeszcze dwa. No kurde, ale ktoś miał fantazję. Ale przynajmniej się trzyma. Z drugiej strony, tak, tego nie mogę powiedzieć. Trzyma się lepiej jak w oryginale. No i mamy już tak, półośki wyciągnęliśmy. Jak wiecie, standardowo w Volkswagenie jest tam ich chyba 2, 4, 6, 8 śrubek z jednej i z drugiej strony. To akurat na splina, czasami na imbusa, różnie. Co dalej robimy? Poluzowujemy sobie tam przy katalizatorze. Tam sobie poluzowujemy, nie trzeba jej odkręcać do końca, lekko poluzować. I stąd odkręcamy ten spornik, o ile jeszcze jest. Często, gęsto już nie ma. Dolną podporę tutaj, co wam mówiłem. Jedna śruba centralna tutaj i dwie tutaj do skrzyni biegów. Jedna i tu druga. No, sworznie, tak, normalnie. Odkręcamy, zbijamy, żeby półosie sobie swobodnie wyszły.
Rozkręcamy skrzynię, tak naprawdę nie ma dużo śrub, zobaczcie, tu jest jedna, druga zostawiłem jeszcze, żeby się skrzynia skleszczyła, trzecia, tu jest czwarta i tam jeszcze jest taka, zaraz wam pokażę śrubokrętem, o tu, tu, tą dyszkę jeszcze trzeba odkręcić, to jest ta blacha, osłona. I tak naprawdę skrzynia u góry są dwie śruby i rozrusznik tak naprawdę i to jest wszystko, jeżeli chodzi o montaż tej skrzyni. O, w ten sposób to wygląda. No biegi rozłączamy, tak to normalnie, tam na dwie spinki, już wam pokazuję jak to wygląda. Dwie spineczki, jedna, druga, wyciągamy, czyli tam do tego są trzy śruby na klucz 13 do spornika biegów, linek biegowych. Odkręcamy do góry na gumę, czy na coś tam podwiesić, żeby to się nie majtało. Rozrusznik na dwie śrubki, jedna tutaj pod spodem, druga, takie długie. Ten spornik, który mówiłem, to jest śruba centralna do spornika. I zobaczcie, dwie śruby od góry, trzy śruby od dołu, jeszcze jedna nam została. Tak naprawdę to jest też ta śruba tam od strony skrzyni, od strony dłuższej półosi. Zaraz odkręcam tą dyszkę, łapę i skrzynia zjeżdża na dół, zaraz będziemy patrzeć, co tam się stało. Słuchajcie, olej sobie jeszcze spuściłem, tego nie powiedziałem. Wyrzucamy tutaj to nadkole, żeby nie przeszkadzało. U góry dwie śruby od łapy, sam na centralnie widać je od razu. I odkręcimy sobie tą flanszę tutaj. Żeby tu wygodniej to było, żeby nie trzeba przerzucać tej skrzyni. Jest łatwiej, dużo. Ale to i tak wychodzi na to, że ta skrzynia albo pójdzie do regeneracji, albo do wymiany, bo nie wiem, czy to będzie słychać. O, słuchajcie. Naprawdę chyba łożyska na głównym wałku są uszkodzone, ale zaraz ściągnę skrzynię, zobaczymy. Słuchajcie, lecimy z tematem dalej. Mamy nową skrzynię, znaczy nową używaną oczywiście. Prowadnica, łożyska już wymieniona. Łożysko też, wszystko tutaj wyczyszczone, posmarowane. Tutaj za wiele przecież nie możemy, bo poplombowane. No i tutaj najdroższa impreza z całej zabawki. Koło dwumasowe z tarczą. I zakładamy skrzynię, moi kochani. Także tak, dla potomnych, gdyby ktoś sam robił, tutaj 20 N plus minus, także niewiele. Zresztą śrubki one nie pozwolą za bardzo na więcej. Śrubki od koła zamachowego. Te 20 N, tak? Te, dużo ich jest. Tamte śruby od koła zamachowego na, już wam poczekajcie, już wam mówię. Na centralna śruba, już wam mówię, koła wałka. Na 60 N plus 90 stopni. Czyli 60 N i potem 90 stopni. One wszystkie są na klej, te śruby, które są od koła zamachowego. Więc tutaj nie ma stresu, że to się coś odkręci. Ale lepiej dokręcić to z momentem, tak jak producent zaleca. Po coś są te momenty. Te 20 dokręcamy, czyli praktycznie ręką, aby doszło. I oczywiście dokręcamy, jak zawsze mówię, dokręcamy po kolei. Tą u góry i tak na krzyż dookoła, żeby to wszystko równo siadło. Nie kręcimy jednej na maksa, potem drugiej na maksa, tylko kręcimy po trochę, żeby cały docisk w miarę równo siadał sobie na kole zamachowym. Tutaj w miarę już wyczyściłem, jeszcze u góry lekko ten olej, co tam jest gdzieś, podczyszczę, żeby to już było ładnie, czysto zrobione i wrzucam skrzynię na górę.